I jakie znacie węża? Pyton, boa dusiciel, ale na pewno nie znacie węża gasiciela. Najmniejszy, jakiego można spotkać, ma długość 1 metra, ale dorastają nawet do 4 metrów. Ten ma 2 metry. Dobra, ale koniec żartów. Tak na poważnie, w 2-metrowym wężu gaśniczym znajduje się 0,5 kg środka do gaszenia ognia. I chyba się już domyślacie, o czym będzie ten felieton. W tym wężu środek gaśniczy jest pod ciśnieniem, już w temperaturze 105 stopni. Wąż jest rozrywany i ten środek gaśniczy się uwalnia. Dlatego montując go, dobrze to przemyślcie i zamontujcie go tak, żeby przebiegał nad miejscami najbardziej prawdopodobnego wystąpienia pożaru. Czyli na przykład instalacja elektryczna, listwa paliwowa, no i na przykład kolektor wydechowy. Grzesiek mocuje wąż trytytkami. To nie jest prowizorka. Sam producent zaleca taką właśnie technikę. Już mi się to podoba. W sporcie też stosujemy systemy gaśnicze, też doprowadzamy dysze do komory silnika w określone punkty, tam gdzie może wystąpić zapłon, natomiast tam system muszę uruchomić sam. No a tutaj mamy automat. Dobra, i teraz źródło ognia. Podłożę ogień tam, gdzie najczęściej występują pożary w samochodach, czyli akumulator, skrzynka bezpieczników. To trochę niehumanitarne, ale dla dobra nauki Grzesiek postanowił nieco pogrillować tego boa gasiciela. Na wszelki wypadek tradycyjna metoda w pogotowiu. Zadziałało. Zgaszone. Wybuch czynnika gaszącego jest tak silny, że ogień znika w ułamku sekundy. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, z jaką precyzją środek gaśniczy trafił w sam ogień. Dzięki temu szkody są znikome. Jeżeli mądrze zamontujecie ten system, no to pożar będzie wyglądał tak jak tutaj, a wasze auto nie trafi w takie miejsce, bo naprawa samochodu po pożarze to najgorsza z możliwych rzeczy. Komu to mogę polecić? No na pewno nie liczę na to, że zamontuje to właściciel nowego BMW, dlatego że ma ubezpieczenie. Ale teraz pomyślcie o swoich ukochanych youngtimerach, gdzie nawet jeżeli macie polisę, to pieniądze nie zrekompensują wam straty, a kilka stówek zawsze znajdziecie.